Kinga Kuczek, program Po Godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w studiu gość pan Mieczysław Kieca, prezydent Włodzisławia Śląskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa. Panie prezydencie, mamy początek września, mamy początek nowego roku szkolnego. Jesteśmy już przyzwyczajeni, że każdy nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany. Również jest w tym roku. Czy włodzisławskie placówki oświatowe są na te zmiany przygotowane? Na pewno są. Jest to kolejny rok wdrażania reformy oświaty. Będziemy mieli klasy ósme w szkołach podstawowych. Będziemy też żegnali w tym roku szkolnym trzecie klasy gimnazjów. Gimnazja przechodzą do historii. Nasze placówki są przygotowane. Udało się wyposażyć je w odpowiednie pracownie, przeprowadzić niezbędne remonty, tak aby młodzież, mówiąc kolokwialnie, zmieściła się w tych szkołach, tak aby były one jak najlepiej przygotowane. Ale to, co najważniejsze w Włodzisławiu Śląskim, ten rok to jest kolejny rok wdrażania reformy naszej wewnętrznej strategii rozwoju oświaty. Kontynuujemy zajęcia z programowania, nauki pływania, zajęcia z kreatywności. Chcemy, aby tych zajęć dopasowanych do młodzieży było jak najwięcej. Jest to też rok, w którym uruchamiamy dodatkowe, zgodnie z zapotrzebowaniami rodziców, oddziały integracyjne, także w placówkach przedszkolnych. Bardzo duży rok wyzwań, jeżeli chodzi o oświatę. A ten rok, lata przyszłe, one przyniosą jakieś problemy kadrowe bądź lokalowe związane ze zmianami na szczeblu ministerialnym właśnie? Trudno przewidzieć. Do tej pory jako samorządowcy, generalnie nie tylko w Włodzisławiu Śląskim, mówiliśmy o tym, że reforma najprawdopodobniej przyniesie zwolnienia wśród nauczycieli. Tak się z jednej strony nie stało. Z drugiej strony faktem jest, aby zapewnić nauczycielom możliwość pracy, wiele nauczycieli, którzy do tej pory mieli więcej nadgodzin, te nadgodziny straciło. Wyczuwamy takie pewne niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń. Zresztą mówi się o tym już na antenach ogólnopolskich, więc jest to tak jak wszędzie w kraju. Bardzo dużo nauczycieli, jeżeli chodzi o skalę, przeszło na różnego typu świadczenia kompensacyjne. Pojawiły nam się ponownie po latach w dużo większej skali urlopy na poratowanie zdrowia. Pojawia się coraz więcej orzeczeń odnośnie nauczań indywidualnych. Jest to o tyle dość trudna sytuacja, bo to wszystko kosztuje. Ja wiem, że w oświacie nie można mówić o przeliczaniu tego na środki finansowe, ale nasza włodzisławska oświata zawsze szczyciła i szczyci się tym, że umiemy bardzo racjonalnie wydawać każde środki, oglądać złotówkę z przysłowia z dwóch stron i wszystkie środki wypracowane w ramach naszych programów standaryzacji czy racjonalizacji wydatków przeznaczać na dodatkowe zajęcia, na remonty w placówkach, na poprawę bazy infrastruktury, bo wszystko, co czynimy, czynimy z myślą o młodych włodzisławianach. Domyślam się, że kiedy już zostaną gimnazja zlikwidowane, pozostanie 8 klas szkoły podstawowej, to i subwencja będzie niższa. Znaczy, naturalnie tak, bo miasta tego typu jak Włodzisław Śląski, które nie prowadzą szkół średnich czy dawnych ponadgimnazjalnych, tracą jeden rocznik uczniów. Będzie rocznik od pierwszej klasy do ósmej, teraz było 1,9, patrząc na 6 plus 3, więc na pewno te miasta, jak chociażby Rybnik, jak chociażby Żory czy powiat włodzisławski, gdzie przychodzi jeden rocznik uczniów więcej, mogą z tego powodu być zadowolone. Natomiast w przypadku miast wielkości Włodzisławia i mniejszych będzie na pewno zauważany ten problem. Traktuję go w kategoriach bardzo poważnego wyzwania i na pewno będzie to wyzwanie na kilka najbliższych lat, tak aby racjonalnie prowadzić ten etap i przejść etap od reformy do funkcjonowania w jak najlepszych warunkach. Oby wtedy nie było kolejnej reformy, no czas pokaże, zobaczymy. Panie prezydencie, od nas. Dokładnie tak. Były wakacje, ale w Sejmie dużo się w tym czasie działo. Między innymi dyskutowano o smogu oraz o jakości dla paliw stałych. I teraz pytanie, jak to rozporządzenie związane właśnie z tą jakością paliw stałych ma się do uchwalono już w zeszłym roku uchwały antysmogowej. Pana zdaniem, czy one się uzupełniają, czy wręcz przeciwnie, wykluczają się? Problem jest bardzo trudny, ponieważ z jednej strony na pewno musimy uwzględnić apele środowisk górniczych, między innymi apele wyrażane przez pana Dominika Kolorza czy środowisko Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej w tym terenie, w którym jesteśmy. Ja te apele bardzo rozumiem i szanuję, bo współpracując z Solidarnością Śląsko-Dąbrowską, między innymi w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czuję, że zgodni jesteśmy co do tego, że czyste powietrze, poprawa jakości życia jest priorytetem, ale powinna odbyć się z poszanowaniem
nie tylko historii, ale znaczenia, jakie ma branża górnicza dla tego regionu czy dla Śląska. I w moim przekonaniu da się to pogodzić. Kwestią jest bardzo racjonalne i mądre ustawodawstwo, które wyważy. No i to już jest rola ministra energii. Tu jako samorządowiec mogę mieć pretensje do tego, że jeżeli miało być to rozporządzenie wprowadzone i było ono konsultowane, to tak naprawdę na konsultacje dostaliśmy 4 dni. Jeżeli w kraju, gdzie mówimy o dialogu, od tego weekendu pięknie także pan premier Morawiecki mówił o współpracy, o kwestii porozumienia, ministrowie konstytucyjni partnerom, samorządowcom dają 4 dni na dialog, no trochę krótko. Tego mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast wyzwanie jest bardzo duże. Ja oczekuję i liczę, że wywiąże się także rząd z obietnic złożonych samorządowcom, mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego, gdzie pan minister Piotr Woźniak, pełnomocnik premiera do spraw czystego powietrza, powiedział: opracujemy program, pokażemy ścieżkę, na razie pokazano założenia, czekamy na konkrety. No właśnie, czy przyjdzie czas na te konkrety? Wspomniał pana o tych konsultacjach, tych dni, tak oficjalnie to było więcej niż 4, tak? Ale odliczając od tego, że te dni świąteczne, 15 dzień sierpnia, sobotę, niedzielę, to faktycznie 4 Ja rozumiem, że dni, wszyscy także w Warszawie pracują 15 sierpnia. Ja akurat mogę powiedzieć, że 15 sierpnia, oprócz tego, że był to dzień wolny w pracy, mieszkańcy mogli mnie zobaczyć między innymi na budowie szkoły podstawowej numer 3, gdzie prace trwały 15 sierpnia, więc ja wiem, że byłem w pracy. Nie wiem, czy jeżeli bym wysłał maila do pracowników ministerstwa, otrzymałbym akurat 15 potwierdzenie, więc przeliczmy to na dni robocze, będzie uczciwiej. Ale samorządy, one brały udział w tych konsultacjach publicznych? Jeżeli chodzi o miasto Wodzisław Śląski, myśmy przesłali w trybie pilnym swoje uwagi, te, które udało się przygotować w tak krótkim czasie. Wiem, że wysyłał to także subregion zachodni, którego jesteśmy częścią. Mówił pan, że obie strony da się pogodzić. Jakie są pomysły zatem, aby pogodzić interesy obu stron? Przede wszystkim jest to kwestia dialogu i wyważonej oceny, jakim paliwem należy palić. Jak ono powinno być sparametryzowane i jakie paliwo do jakich instalacji może zostać dopuszczone. Ale jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że te ustalenia jakby odpowiadają. Nie, określeniem poszliśmy bardzo ogólnym. Można mówić o określeniu muły, floty, flotokoncentraty i mniej więcej jest to jasne. Natomiast dobrze wiemy z punktu widzenia technologii spalania odpadów, że jest kategoria odpadów czy paliwa zawierającego jakieś elementy wyższego zasiarczenia czy inne, które można spalać w instalacjach na przykład o charakterze bardziej przemysłowym, jak w elektrociepłowniach. I wydaje się, że ten strumień paliw powinien być tam kierowany, a nie powinien być kierowany do instalacji tego typu domowych. Z drugiej strony wiemy dobrze, żeby kogokolwiek z mieszkańców namówić do zmiany instalacji na instalację związaną z węglem dużo lepszej jakości, ten węgiel jest stosunkowo paliwem drogim. Tu musi być znowu program termomodernizacji domów, program zapowiedziany dla między innymi miast jak Wodzisław. Po zapowiedziach konkretów nie ma. Kolejne kilka miesięcy. Tak naprawdę myślę, niezależnie od tego, jak będziemy się spierać na argumenty, chyba wprost trzeba sobie powiedzieć jedno. Skończyło się na ten moment na zapowiedziach. Sezon grzewczy przed nami. Nie ma konkretów co do programu, więc ten sezon grzewczy nie będzie lepszy. Abstrahując już od rozwiązań systemowych, co Wodzisław Śląski szykuje na ten nowy sezon grzewczy? Mamy skrzynkę mailową, tam jest mnóstwo pytań dotyczących nie tylko Wodzisławia Śląskiego, ale także Rybnika między innymi. Ludzie pytają, czy będą na przykład zintensyfikowane te działania, kontrole strażników miejskich i nie tylko. Na pewno pójdziemy działaniami wielotorowymi. Jeżeli chodzi o Wodzisław Śląski, oczywiście powiem na pewnych cyfrach przybliżonych, na kilka tysięcy gospodarstw, mniej więcej 5,5-6 tysięcy, za ostatnie lata udało się wymienić około 1000 instalacji. To jest wymiana mniej więcej 1/5 starych źródeł ciepła, to dużo. Oczywiście bardzo dużo, jeżeli chodzi o wymianę, zależy od naszych partnerów, jakim jest na przykład Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzięki działaniu miasta i współpracy z PGNiG udało się wyznaczyć 3 obszary Wodzisławia, w których będzie rozbudowana sieć gazownicza, między innymi na Maruszach, w Kokoszycach, częściowo w Radlinie II. Niestety mieszkańcy, którzy chcieliby się przepiąć już w tym sezonie, otrzymali informację, że sieć ta zostanie rozbudowana i dopuszczona do użytku nie wcześniej niż w sezonie grzewczym 2019-2020, a raczej 2020 na 2021. Mhm. To jest od nas niezależne.
Z drugiej strony miasto przygotowuje się, poza wnioskami, które już złożyliśmy i trwa wymiana piecy, to jest sukcesywne, do przygotowania kolejnej edycji dużego programu, który w najbliższych dniach, tygodniach wskażemy i będziemy go proponować mieszkańcom. Będziemy też kontynuować działania kontrolne. Dużym sukcesem odbyła się akcja kontroli przy użyciu drona wynajętego z instytutu, który tym się zajmuje, w moim przekonaniu dużo bardziej skuteczna i efektywna niż kontrole Straży Miejskiej. Dlatego będziemy starać się posiłkować tego typu urządzeniami i przeprowadzać kontrolę zarówno przy użyciu drona, jak i przy użyciu Straży Miejskiej. Na pewno nie odpuścimy. Zdrowie jest najważniejsze. Ale kopciuchy w centrum miasta zostaną, one zostają w Wodzisławskich kamienicach i to nie dlatego, że tak chcecie, bo macie chęci, żeby kamienice termomodernizować, ba, macie nawet pieniądze, ale co, nie ma chętnych, którzy podjęliby się tej inwestycji, tak? Tak się stało i jest to bardzo duże wyzwanie. Szukamy teraz rozwiązania. Na dzień dzisiejszy nie jestem go w stanie wskazać Państwu, bo zastanawiamy się, jak pogodzić walkę o czyste powietrze z tym, co dzieje się na rynku usług, w tym przede wszystkim usług budowlanych. Rzeczywiście miasto pozyskało dotacje na termomodernizację 12 kamienic, większość na terenie Starego Miasta. Ogłosiliśmy 2 przetargi. Wydłużyliśmy termin wykonania tej usługi w sensie budowlanym do czerwca 2020, więc daliśmy kilkanaście miesięcy na pracę. Nie zgłosiła się żadna firma w żadnym z dwóch postępowań, więc nie była to kwestia oferty wyższej czy braku środków finansowych. Teraz jesteśmy na etapie takim, aby spróbować podzielić to na mniejsze zadania i stopniowo przystępować do termomodernizacji. Do wszystkich budynków mamy już doprowadzone ciepło z ciepłowni miejskiej, czyli z przysłowiowego pecu. Moglibyśmy je przełączać stopniowo do domów, ale trzeba powiedzieć wprost, ja rozmawiam o tym z mieszkańcami, spotykam się na rynku, to są moi sąsiedzi, że koszty ogrzewania w kamienicach, które nie byłyby termomodernizowane, nie byłoby wymienionych okien, poddaszy i tak dalej, będą tak duże, że tych mieszkańców nie będzie po prostu fizycznie na to stać. Dlatego musimy znaleźć rozwiązanie. Na pewno nie będzie ono działało od tego sezonu grzewczego. To po prostu nie jest możliwe. Pierwszy raz dotknął Wodzisław Śląski problem z tym, że do przetargów nie zgłosiła się żadna firma? Nie pierwszy raz, już nieraz dotykał nas generalnie problem rynku usług budowlanych, w tym znaczeniu, że po takim prosperity, kiedy było po kilka firm, gdzieś od roku, półtorej obserwujemy, że coraz mniej firm zgłasza się do wykonywania różnego typu robót budowlanych bądź drogowych. Często te kosztorysy są już na poziomie kosztorysów inwestorskich lub nieznacznie je przekraczają, wtedy szukamy środków, rezygnując z innych zadań. Tak jest naturalnie i tak jest na przykład w przypadku programu rozwoju sieci dróg, na które mamy zarezerwowaną pewną pulę pieniędzy i realizujemy ten plan do wykorzystania puli pieniędzy, więc jeżeli rosną koszty remontów, nie będzie wykonany plan w 100%, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy. Myślę, każdy to rozumie, tak jest naturalnie. Natomiast w przypadku usług budowlanych czy budownictwa kubaratorowego, o którym tu mówimy, pierwszy raz dotknęło nas to na tą skalę. Pytam, ale to był też duży przetarg. Pytam jakby nie bez powodu, bo nie jesteście pierwsi, myślę, ani nie ostatni. Chociażby sąsiedni Rybnik, on ma już kilka albo kilkanaście takich sytuacji, kiedy są pieniądze i to bardzo często są dotacje unijne, sięgające kilku milionów złotych, a tutaj chętnych brak, no a szkoda trochę z tej dotacji zrezygnować. Jak będzie w przypadku Wodzisławskich kamienic? Czy może dojść tak? Czasami trzeba zrezygnować z dotacji. Przyjmowanie dotacji unijnych, jakichkolwiek dotacji za wszelką cenę, żeby podpisać umowę, w moim przekonaniu nie jest racjonalne w 100%. Ja nie kieruję się czymś takim, że pozyskane środki należy za wszelką cenę skonsumować. Często jest tak, że projekty przygotowujemy kilka lat wcześniej. Realizują one pewne potrzeby wyznaczone 2-3 lata wcześniej. Konkursy unijne, to było naturalne, też opóźniały się ze względu na zakończenie poprzedniej perspektywy finansowej i wchodziła nowa perspektywa finansowa. W związku z powyższym, chociażby na przykładzie miasta, skumulowały nam się inwestycje. W tym roku prowadzimy ponad 100 procesów inwestycyjnych równolegle. Też zwiększają się koszty na różnego typu zadaniach. To czasami pokazuje, że w danym momencie nie jest racjonalne podpisanie umowy
dotacyjnej. I tak niestety było w tym przypadku, gdyż odmówiliśmy podpisania tej umowy jako miasto, ponieważ podpisanie wiązałoby się z tym, że musielibyśmy rozliczyć się z efektu rzeczowego. Jeżeli po dwóch przetargach nie jesteśmy w stanie znaleźć firmy, a miasto nie ma swojej firmy budowlanej, nie jest przedsiębiorcą, nie może być nawet przedsiębiorcą, w związku z powyższym nie bylibyśmy w stanie wykorzystać tej dotacji i co gorsza, zwrócilibyśmy ją z odsetkami. Szkoda byłaby z tego tytułu dużo większa. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.